Dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku już naszej nowej serii, która mam nadzieję, że podoba Wam się w tej formie. Dzisiaj znowu przygotowaliśmy kilka tematów. Opowiemy Wam o narzędziu. Tym narzędziem będzie coś prostszego niż ostatnio. Tym razem pokażemy Wam takie narzędzie, za pomocą którego możecie sobie samodzielnie nasmarować swoje linki w motocyklach. Zaprezentujemy Wam również ciekawy gadżet do Sportstera 1200. Pokażemy Wam również, jak samodzielnie ten gadżet zamontować. Chodzi tutaj dokładnie o tak zwany Easy Clutch, czyli wspomagacz pracy sprzęgła, za pomocą którego będziecie mogli troszeczkę mniej siły wkładać w to, by naciskać klamkę sprzęgła. Oczywiście trzecim tematem obiecanym tydzień temu będzie temat dotyczący tego motocykla, na którym właśnie siedzę, czyli naszej BMW-czki, a dokładnie będzie to dotyczyło, ja to tak ładnie nazywam, ręcznej sondy Lambda. Dlaczego ręcznej? Za chwilkę Wam opowiemy. Krótka aktualizacja. Nasza Elektra, czyli Harley do 30 tysięcy, wreszcie został zarejestrowany. Mamy już wszystkie kwity, pojeździliśmy już nim nawet, więc będziemy się brać teraz ostro do pracy przy nim. Pozamawialiśmy wszystkie części, które nam będą niezbędne. Jak widzicie, jesteście spostrzegawczy, wymieniliśmy w nim również szybę. Mogłoby się to wydawać proste, zakup szyby 5 minut. Nie, troszeczkę mieliśmy tutaj perypetii, o których Wam oczywiście opowiemy w kolejnych odcinkach. Ale wracamy do tego, co dziś. Dziś na pierwszy ogień nasze BMW. Mówiliśmy o tym, że regulacje, które zazwyczaj gdzieś tam są wykonywane przy tych motocyklach, często gęsto robione są źle. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że ten motocykl posiada ręczną regulację obrotów w postaci takich małych bypassów powietrza. Ludzie kręcą tymi bypassami powietrza, żeby to ładnie synchronizować, natomiast zapominają o tym, że te bypassy zmieniają im skład mieszanki. I teraz, jeśli ten motocykl jest w konfiguracji posiadającej sondę Lambda, to sonda Lambda samodzielnie praktycznie dostroi nasz skład mieszanki na obrotach wolnych pod to, co wyregulowaliśmy. Ona sobie z tym poradzi, podciągnie nam ten skład mieszanki do takiego poziomu, jaki powinien być. Natomiast w momencie, kiedy macie konfigurację motocykla z tymi kostkami, która nie posiada sondy Lambda, to zamiast sondy Lambda w miejscu wtyczki będzie wpięty taki mały, dziwny element z taką ładną, mosiężną śrubką. Słuchajcie, cały widz polega na tym, żeby po takiej regulacji tego motocykla, kiedy ustawicie sobie te śruby bypassów powietrza, kiedy ten motocykl już pracuje na właściwych obrotach, za pomocą tej śruby należy ustawić właściwy skład mieszanki. Tutaj oczywiście serwisówka podaje, jaki ma być skład mieszanki. Oczywiście podaje to w CO, czyli musielibyśmy zapiąć analizator spalin, musielibyśmy to sprawdzić. Natomiast jest na to jeden prostszy sposób, który pokażemy Wam za tydzień. Zresztą za tydzień pokażemy Wam całą regulację tego motocykla, jak to właściwie przeprowadzić, jak to właściwie zrobić, przy użyciu właściwych narzędzi. Oczywiście przy okazji zaprezentujemy Wam kolejne narzędzie, tym razem znowu z tej grupy narzędzi, powiedzmy, bardziej profesjonalnych. Pokażemy Wam, jak samodzielnie i łatwo założyć sobie taki specjalny zestaw do tego, żeby łatwiej pracowała nam w sportsterkach klamka sprzęgła. Prezentowaliśmy to już na Twinkamie, teraz zaprezentujemy to na sportsterze. Tym razem postawiliśmy na wyrób wprost z Chin, oczywiście z bardzo popularnego serwisu aukcyjnego pod tytułem Ali. Zobaczymy, czy to działa. Sami jesteśmy ciekawi. Różnica ceny była tak kolosalna, że postanowiliśmy spróbować. Zakup śmieszny, przyszło to w ciągu tygodnia, kosztowało około tam 150 czy 160 zł, więc żadna wielka fortuna. Zamontujemy to, porównamy z oryginałem, zobaczymy, czy to naprawdę działa. A żeby być pewnym, czy to działa, postaramy się ubrać to w liczby za pomocą wagi. Żeby to dokładnie zobrazować, czy coś się zmieni, użyjemy wagi, takiej, jakiej między innymi używają zapewne wędkarze do sprawdzania wagi ryb. Zwykły haczyk. Nie ma problemu, ciągniemy, sprawdzamy, ile kilo potrzeba do tego, żeby naszą klamkę sprzęgła wcisnąć. Zobaczcie sami, będziemy mieć pomiar. O, potrafi się pokazać tutaj, ciągniemy. No, maksymalnie gdzieś około 12,5-13 kg potrzeba w tym momencie, żeby całkowicie wcisnąć naszą klamkę. Zakładamy ten zestaw, zobaczymy, o ile się to zmieni. Sam montaż jest bardzo prosty, nie wymaga nawet spuszczania oleju. Wystarczy, że zdemontujemy sobie tutaj ten dekielek i wymienimy nasz oryginalny zespół wyłączania sprzęgła.
Kielek odkręcony, ściągamy. Zobaczcie, tutaj się pojawia cały mechanizm naszego sprzęgła. To wszystko będziemy musieli wymienić na akcesoryjne. W tym celu musimy to rozkręcić. Będziemy musieli oczywiście potem dokonać nowej regulacji, bo to wszystko jest element regulacyjny. Ściągamy i już mamy. Mamy wolny nasz mechanizm wyłączania sprzęgła. Teraz go sobie porównamy z naszym nowym. Zobaczymy, czy faktycznie są różnice. Tutaj mamy nasz oryginał. Ten oryginał musimy sobie rozmontować. To się składa tak naprawdę, zobaczcie. Tutaj trzeba zdjąć segerek. I to się będzie składało z dwóch elementów plus kuleczki. Działa to bardzo prosto. W momencie, kiedy pociągacie za linkę sprzęgła, te kuleczki tutaj wychodzą z dołków, wciskając nam mechanizm rozłączania sprzęgła. Sprawdzamy, jak wygląda ten Chińczyk. Czy jest naprawdę tutaj jakaś różnica? O! No na pierwszy rzut oka widać, że jest to wykonane nieco gorzej niż oryginał. Nie ma się co oszukiwać. Pytanie, czy jest w ogóle dłuższe. Bo żeby to działało, to powinno być nieco dłuższe od tego, żeby wydłużyć to ramię, w którym będzie to pracowało. No jest. Słuchajcie, widać, że jest to dłuższe. O, i tu dość znacznie, znaczy znacznie. Kilka milimetrów, natomiast te kilka milimetrów potrafi tutaj zrobić kolosalną różnicę. Zakładamy, sprawdzamy, czy faktycznie to działa. Przed samym montażem troszeczkę posmarujcie ten cały mechanizm, bo zanim tutaj się dostanie olej, żeby go nie wycierać bezsensownie. I też troszeczkę to przytrzyma kuleczki na miejscu przy składaniu. Będzie mniejszy kłopot. Zakładamy. O! Zapinamy ceger i montujemy do motocykla. Zobaczymy, czy wskoczyło, czy to coś da. Montujemy tutaj nasze element cięgna na linkę. Zakładamy, zobaczcie, tutaj nie ma żadnych cudów. Myślę, że każdy bez problemu sobie z takim czymś poradzi. Słuchajcie, jak na razie pasuje, sprawdzamy dalej, zobaczymy, co się stanie, jak zaczniemy to skręcać. Teraz będziemy musieli oczywiście od nowa wyregulować nasze sprzęgło. Zgodnie z książką serwisową należy to wkręcić do, a dokładnie wykręcić wewnętrzną regulację aż do poczucia delikatnego oporu. Natomiast w tym celu najlepiej zluzować od razu linkę, żeby już wykonać tą regulację tak, jak należy. Żeby sobie całkowicie skręcić regulację linki, czyli zwiększyć luz, ściągamy ją sobie od ramy. Słuchajcie, musimy zdjąć tą gumę. Najlepiej, żeby z tymi gumami się nie szarpać, użyć jakiegoś sprayu silikonowego. Przy okazji troszeczkę też zakonserwujemy tą gumkę i nie będzie problemem jej zdjęcie. Po zdjęciu tak naprawdę dwa klucze płaskie i możemy to popuścić, całkowicie skręcić tą regulację, żeby wytworzyć jak największy luz. Najpierw musimy to oczywiście rozkontrować. Jeżeli to rozkontrujemy, to teraz możemy, zobaczcie, bardzo ładnie wkręcić. Tu ważna rzecz, to musi się kręcić względem tego pancerza. Jeżeli to jest tutaj za stałe, musicie to najpierw potraktować, czymś nasmarować, żeby na siłę tego nie kręcić, bo uszkodzicie sobie linkę w miejscu wejścia tam do pokrywy sprzęgła. Luz jest zrobiony bardzo duży, możemy dokonać regulacji. Sama regulacja jest banalna, oczywiście jeśli mamy całkowicie luźną linkę, wykręcamy tą śrubkę do lekkiego oporu i serwisówka mówi tutaj, żeby 1/8 do 1/4 obrotu po prostu cofnąć, czyli zgodnie, najpierw odwrotnie do wskazówek zegara lekki opór i zgodnie ze wskazówkami zegara odkręcamy 1/4 obrotu. To wszystko montujemy. Teraz nasza linka sprzęgła praktycznie nie działa, bo oczywiście ma za duży luz. Musimy go skasować. W tym celu regulujemy tutaj, żeby uzyskać lekki luz na lince, gdzieś tak około tutaj dosłownie kilka milimetrów. Jeżeli ta klamka około centymetra, mniej więcej na końcu półtorej, pracuje tak zupełnie swobodnie, to powinno być ok. Oczywiście będziemy to musieli później skorygować po jakichś testowych jazdach, czy to się wszystko poukłada, czy nie. Natomiast na ten moment
zostawiamy tutaj luz wyregulowany mniej więcej w ten sposób, żeby dokonać testu, czy faktycznie ta nasza akcesoryjna dźwignia sprzęgła cokolwiek zmieniła. Czuć już tak naprawdę, że chodzi to znacznie łatwiej, ale ubierzmy to w liczby. Odpalamy naszą wagę i zobaczcie sami. Teraz mamy 8, maksymalnie 9 kilo, by wcisnąć naszą klamkę. Czyli ugraliśmy tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bez problemu, teraz słuchajcie, zupełnie dwoma palcami można tym operować. Tutaj ważna rzecz, żeby montować te wspomagacze pracy sprzęgła, należy być pewnym, że nasze tarcze sprzęgła są zdrowe. W każdej innej sytuacji może dojść do tego, że sprzęgło zacznie delikatnie ciągnąć. Gdyby tak się działo, wrócić do oryginału, oryginał sobie zostawić na półce, żeby zawsze rezerwowo był. Myślę, że Wam się to przyda, samodzielnie, bez problemu takie coś zamontujecie. My składamy naszego sportsterka do kupy. Ale żeby tak już naprawdę zrobić to super, wypadałoby również posmarować linkę sprzęgła. Mając to wszystko zdemontowane, warto byłoby to od razu zrobić. I tutaj pokażemy Wam jedno ciekawe narzędzie. Kiedyś nasi dziadkowie do smarowania linek używali tak naprawdę oleju przekładniowego. Robili sobie takie lejki, owijając w ogóle kawałek, nie wiem, kartki czy czegokolwiek wokół tego, zalewali, czekali wieczność, żeby ten olej przepłynął przez tą linkę. My zrobimy to znacznie szybciej przy użyciu takiego bardzo ciekawego, małego narzędzia smarowniczki do linek. O dziwo, nazywa się tak, jak działa. Więc jak to zrobić? Po pierwsze, musimy zdemontować naszą linkę. W tym celu znowu sobie musimy skręcić naszą regulację tak, by wytworzyć jak największy luz i zdemontować linkę przy klamce. Powinno się to udać z samej regulacji. Jak najbardziej, proszę bardzo, możemy to zdjąć. Zdemontujemy oczywiście również klamkę. Klamka zdemontowana. Słuchajcie, w Harley'ach akurat jest to na takim pierścieniu zabezpieczającym segerku, w większości motocykli będzie to po prostu przykręcone. Warto oczywiście, jeżeli już mamy to zdemontowane, wyczyścić również i nasmarować samą klamkę, ale my skupmy się na naszej lince. Akurat w przypadku motocykli Harley Davidson linki są tak montowane, że wchodzą nam w obudowę tutaj sprzęgła, w innych przypadkach, w dużych Big Twinach wchodzą w obudowę skrzyni biegów. Dlatego należy ją niestety tutaj zdemontować. W motocyklach, w których linki są na zewnątrz, nie będziemy tego demontować, podłożymy sobie tylko coś, żeby cały brud z linki wyciekł nam na zewnątrz. A tutaj nie chcemy, by wleciał nam do środka, tam gdzie jest olej, więc zdemontujemy całkowicie linkę. Odkręcamy to tutaj w tym miejscu. Słuchajcie, ważna rzecz, to musi się kręcić razem z pancerzem. Nie może być tak, że pancerz gdzieś będzie zatrzymany, bo zniszczycie sobie po prostu linkę sprzęgła. Linka na wierzchu. Zobaczcie całą jakby ideę i zasadę działania tej smarowniczki do linek. Jest to tutaj ładnie nacięte. Możemy to zamontować na naszą linkę i w tym miejscu ładnie, zobaczcie, skręcając, doszczelnić. Jeśli to się bardzo ładnie doszczelni, oczywiście zapomnijcie, że będzie to idealnie szczelne, możemy bez problemu zamontować tutaj preparat, którym chcemy to robić. My w tym przypadku najpierw ją wypłukamy. Wypłukać ją można jakimkolwiek cleanerem, może to być nawet cleaner do hamulców, czyli brake cleanerem. Wypłukamy najpierw tą linkę, a za chwilkę ją nasmarujemy. Oczywiście pozabezpieczajcie sobie wszystkie elementy, to będzie pryskać, to będzie lecieć. Będzie przy tym troszeczkę brudu. My sobie tutaj to papierem ładnie zabezpieczymy, żeby nie było takiej sytuacji, że zasyfimy sobie pół warsztatu. Zobaczcie, jak to ładnie będzie funkcjonowało. Ściskamy, wkładamy odtłuszczacz i psikamy. Już widać w pierwszym miejscu, zobaczcie, wylatuje cały nasz, tu będzie to pięknie widać, ile brudu jest w tej lince, jak to ładnie wypełza. Oczywiście złożymy sobie to, żeby również wypchnąć cały brud z tamtej strony, żeby cała linka była czyściuteńka.
Do samego nasmarowania takich linek, w przypadku wszelkich motocykli drogowych znanych marek stosowalibyśmy zapewne smar teflonowy. Teflonowy dlatego, że on nie łapie brudu. Przez to, że on nie łapie brudu i jakby nie gryzie się z teflonem. Jak wiecie, zapewne linki wewnątrz są pokryte warstwą takiego teflonu. Teflonowy smar najdłużej będzie działał, nie będzie jakby powodował tego zalepiania, zacierania się linki. Natomiast w przypadku Harley'a jest to o tyle problematyczne, że jedna część linki ma kontakt cały czas z olejem przekładniowym, czy to ze sprzęgła, czy ze skrzyni biegów. Dlatego nasmarujemy po prostu tą lineczkę tutaj takim czymś bardziej smaropochodnym, jakimś preparatem, który po prostu uruchomi to na dłuższy czas. Samo smarowanie jest równie proste jak czyszczenie. Zobaczcie, tutaj macie dziureczkę. Do dziureczki trzeba wprowadzić rureczkę. Mamy rureczkę w dziureczce. Naciskamy. Oczywiście musimy tutaj zabezpieczyć, żeby nam nie wypływało. Słychać, że ładnie leci. Już tam się pokazuje z tyłu. Proszę bardzo, wypłynęło. Możemy uznać naszą linkę za nasmarowaną. Zajmuje to dosłownie chwilkę. Wystarczy paręnaście minut pracy i macie fajnie chodzącą linkę. Jeszcze sobie ją zamontujemy i sprawdzimy, czy faktycznie to coś dało, że ją nasmarowaliśmy. W przypadku Harley'a, akurat ze względu na to, że linka wchodzi nam bezpośrednio w obudowę i ma kontakt z olejem, tutaj zawsze na tym gwincie jest o-ring. Warto ten o-ring wymienić na nowy, żeby nie trzeba było całej pracy powtarzać. Wszystko nasmarowane, poskładane, zawsze warto o to dbać, bo to naprawdę czasami potrafi stanąć na dębowo. Zobaczmy, czy cokolwiek to dało. Tak naprawdę, czy coś to zmieniło? No jakieś 8,5 powiedzmy, no czyli już zmiana jakby niewielka. Tutaj też nie było strasznego syfu w tych linkach, ale zawsze warto to przesmarować, dłużej pożyją. Dziękuję, mam nadzieję, że Wam się to przyda. Zakupicie sobie taką smarowniczkę. Oczywiście tutaj odpowiadając na Wasze pytanie, gdzie ją można kupić, wystarczy wejść na przykład na stronę, nie wiem, Intercarsu czy jakiejkolwiek innej hurtowni motocyklowej i zapewne znajdziecie tam bez problemu takie smarowniczki. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki.